Klaudia i Walentyn z Rolnika szykują się do ślubu. Praktycznie wszystko mamy do grain. Klaudia i Walentyn z Rolnik szuka żony już wkrótce, powiedzą sobie tak. Wygląda na to, że to będzie wielkie wydarzenie, a teraz w pytaniu na śniadanie prowadzący przypadkowo zdradzili datę? Rolniczka błyskawicznie zareagowała. Klaudia pochwaliła się swoim szczęściem w śniadaniówce TVP. Przed kamerami przekazała wspaniałe wieści. Klaudia i Walentyn znaleźli miłość w 9. edycji Rolnik Szuka Żony i całkowicie zmienili swoje życie. Kandydat rolniczki przeprowadził się na Podlasie, gdzie zamieszkał wspólnie z ukochaną, a niespełna rok temu w świątecznym odcinku programu para poinformowała o swoich zaręczynach. Teraz okazuje się, że nie zamierzają długo czekać ze ślubem i na kanapie w pytaniu na śniadanie poinformowali, że już niemal wszystko jest przygotowane, a co z terminem? Klaudia i Walentyn zdecydowali się zdradzić datę? Okazuje się, że w pewien sposób zrobili to za nich prowadzący. Klaudia i Walentyn z Rolnik Szuka Żony o ślubie, tuż przed finałem 11. edycji Rolnik Szuka Żony, który już teraz wywołuje ogromne emocje, do śniadaniówki Telewizji Polskiej zaproszono były pary, które w programie znalazły miłość. Na kanapie w pytaniu na śniadanie zasiedli Joasia i Kamil, Ania i Jakub oraz Klaudia i Walentyn. Dwie z tych par doczekały się już dzieci, a Asia i Kamil są po ślubie. Tymczasem do tego ważnego dnia właśnie przygotowują się Klaudia i Walentyn. Para zaręczyła się rok temu i w świątecznym odcinku Rolniczka opowiadała o tym, w jaki sposób jej ukochany ją zaskoczył. Już od dawna mieszkają razem i planują wspólną przyszłość, a teraz postanowili sformalizować swój związek i od jakiegoś czasu otwarcie mówią o ślubie. Niedawno Klaudia w mediach społecznościowych informowała o tym, że wezmą ślub w cerkwi, ale do tej pory milczała na temat daty. To jeszcze nie wszystko. Beata Tadla i Tomasz Tylicki dopytywali o miesiąc, w którym odbędzie się ślub Klaudii i Walentyna, proponując sierpień. Jaki miesiąc? Sierpień? Para oficjalnie nie potwierdziła, ale żarty, które wtedy padły, mogą świadczyć o tym, że prowadzący pytanie na śniadanie trafili z terminem. Klaudia w programie Rolnik Szuka Żony dała się poznać jako pewna siebie i pracowita osoba, która zdobyła sympatię widzów swoim pozytywnym nastawieniem i uśmiechem. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej nie miała łatwego wyboru i do końca trzymała widzów w napięciu, ale ostatecznie wybrała Walentyna. Już w czasie pobytu w jej gospodarstwie było widać, że doskonale się dogadują i jest między nimi chemia. Dziś są szczęśliwą parą i organizują swój ślub, który ma się odbyć w przyszłym roku. My już nie możemy doczekać się ślubu Klaudii i Walentyna.